Styl Kerry Bradshaw to styl barwnego ptaka. Styl ekscentryczny, styl odważny, czasem na pograniczu kiczu. Ale ja tak sobie myślałam, przecież to nie jest styl Kerry Bradshaw. Ktoś za tym stoi, ktoś buduje ten cały wizerunek. I nie tylko Kerry Bradshaw, ale jej trzech przyjaciółek. Za wizerunkiem Kerry Bradshaw od samego początku stoi Patricia Field. Jest to osoba, która urodziła się w Nowym Jorku i żyje całe życie, przebywa w Nowym Jorku. Osoba, która od ponad 30 lat zajmuje się kostiumologią, stylizacją, projektowaniem. Jak wybitna jest ta postać, proszę sobie przypomnieć o filmie Diabeł ubiera się u Prady. Film, który był w 2007 roku nominowany do Oscara właśnie za kostiumy. Jeśli przeanalizujecie scenę po scenie w filmie Seks w Wielkim Mieście, to zobaczycie, że jest tam ogromna praca stylistów fryzur, make-upistów, a także kostiumologa. Każda scena jest nieprawdopodobnie dopracowana i na tym polega sukces tego filmu. Producenci nie zdecydowaliby się prawdopodobnie na pokazanie przeciętnej, szarej osoby. Styl Kerry Bradshaw i jej przyjaciółek to jest styl, który wykorzystuje elementy wintażu, ale także elementy współczesnego stylu, współczesnych trendów. To jest wzorcownia, która jest świetną inspiracją do naśladowania. To są projekty wybitne, interesujące, niesamowicie zestawione. Tak jak wspomniałam wcześniej, czasem na pograniczu kiczu, dlatego warto wybierać coś dla siebie, ale to, w czym będziemy wyglądać, fajnie, interesująco, a nie komicznie. Styl Kerry Bradshaw to styl, którym na pewno warto się inspirować. I nie chodzi tutaj o to, żeby wybierać rzeczy drogie, markowe, na które nas niekoniecznie stać. Chodzi o to, żeby wybierać rzeczy, w których wyglądamy bardzo fajnie, bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby się inspirować, żeby być odważną, żeby próbować tych wszystkich rzeczy, czasem z małymi błędami. W stylizacjach możemy popełniać mnóstwo błędów, ale ważne jest to, żebyśmy były odważne i żebyśmy się po prostu tą modą bawiły. Zaprośmy koleżanki, spędźmy po prostu miło czas.